nam narzucają z zewnątrz przy udziale różnych histerycznych i obawiam się, że niekoniecznie zawsze z dobrą wolą prowadzonych kampanii rozwiązania, które są po prostu absurdalne z punktu widzenia biologii, to jest wielka bieda i z tym trzeba walczyć. No, z tym trzeba walczyć, żeby w Unii Europejskiej zapanowała normalność. Więc ja jeszcze tak dodam jedną rzecz, że my jesteśmy na razie krajem normalnym, ale ciągle nam proponują, żebyśmy zostali nienormalnym. Żeby na przykład przy całym szacunku, albo nie, już nie będę tutaj pana senatora duszał, na przykład te trzy młode panie, które tam siedzą, nagle ogłosiły się, że są mężczyznami. No więc proszę państwa, lepiej, że u nas jeszcze ta moda jest taka bardzo cieniutka, ale gdzie indziej już jest bardzo szeroka, więc my wiemy, że oczywiście to nie państwo o tym decyduje, o modach. Ja jestem pełen współczucia dla ludzi, którzy rzeczywiście, to jest 1 na 1000, to jest 1 promil, dotykają tego rodzaju kłopoty psychiczne czy tam jakiegoś innego typu, ale ja wiem, że już w genach jest różnica między kobietą a mężczyzną, taka zupełnie oczywista, no i nic się na to nie poradzi. No, mówi się prawo wyboru, ale czy my w życiu wszystko wybieramy? No, przepraszam państwa, jak ja miałbym wybierać, to paru rzeczy bym sobie nie dodał. Ale niestety nie mogłem wybierać. No Bóg dał to, co dał. No więc, krótko mówiąc, proszę państwa, no to są rojenie, to są brednie. I ja brednie nazywam bredniami, a niektórzy mówią, że to niedelikatnie i tak dalej. No to delikatnie, tylko brednia jest brednią. Dziękuję. Panie prezesie.